Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz. Po ostatnim materiale dotyczącym konfiguracji Blendera zostało jeszcze kilka drobnych rzeczy do ustawienia, o których zapomniałem. A więc pokażmy, jak to można zrobić. To jest Blender uruchomiony w tej samej wersji, którą mieliśmy ostatnio. Wybiorę teraz okienko z konfiguracją, Load User Preferences, rozciągnę je troszeczkę. I teraz to, co jeszcze można tutaj ustawić, to jest zakładka Editing. I w tej zakładce zwiększamy maksymalnie ilość kroków undo, które można zrobić. Maksymalnie 64, standardowo 32, a więc warto zwiększyć tę ilość, aby móc mieć więcej poziomów cofnięć. Poza tym, na zakładce w system możemy wpisać sobie imię i nazwisko autora wszystkich plików blend, które będziemy robić. W moim przypadku to jest Piotr Arłukowicz. Teraz wszystkie moje pliki będą podpisane i to jest bardzo fajne. I z rzeczy, które jeszcze można zrobić, poprawiając swoją konfigurację, to już nie jest w tym oknie, więc to okno zamykam, to jest na zakładce Render, tej, która jest tutaj w narzędziach po prawej stronie, tym panelu z guzikami. Otóż mogę tutaj wpisać, żeby wszystkie pliki wyrenderowane, zapisywane były w bieżącej ścieżce, żeby miały format PNG i żeby były w formacie RGBA z kompresją 100%. Jeżeli taką zmianę tutaj wprowadzę, to wszystkie moje przyszłe prace renderowane będą właśnie z takimi ustawieniami robione domyślnie. I to jest właśnie to, o co mi chodzi. Więc ta prosta zmiana jest tutaj przydatna, warto o niej pamiętać. Ok, z tych wszystkich zmian, które powinniśmy byli zrobić poprzednio, właśnie takich jeszcze brakowało, a więc w tym momencie naciskam Ctrl-U, aby zapisać konfigurację i na tym ten materiał kończę. Do następnego razu, na razie, cześć.